Inspektor Bernard Żbik Adam Nasielski Kuracja Czyta Jacek Spójrz pan na jego uszy, inspektorze, rzekł młody człowiek z powagą w głosie. I na ten wyraz twarzy. Typowa twarz przestępcy. Gdyby nawet nie ten napis pod fotografią w albumie, poznałbym, z kim mam do czynienia. Bernard Urzbik się uśmiechnął. Między nami mówiąc, nie widzę w tych kąchach nic specjalnego. Znam wiele osób o podobnych uszach na zupełnie uczciwych stanowiskach życiowych. To niczego nie dowodzi. Zaoponował młody gość centrali służby śledczej. Chęć przestępstwa tkwi w nich potencjalnie. I lada okazja może ją wywołać na powierzchnię Antropologia. Nie obrazi się pan, doktorze, rzekł inspektor poważnie, ale jak widzę na antropologię w dziedzinie kryminalistyki. Cały lombroso to jeden wielki blef. Człowiek nie dlatego popełnia czyny przestępczy, że ma takie lub inne uszy i podbródek, lecz ponieważ nie ma co jeść. Tak jest w dziewięćdziesięciu dziewięciu Jeden procent może przypada na skłonności przestępcze i przypadki, razem wzięte daj pan każdemu chleb z masłem, a ilość przestępstw spadnie wydatnie i od razu. Ależ zbuntował się antropolog zapaleniec. Nie może pan przecież od tak przekreślać i anulować zdobyczy nauki wysiłków pokoleń lekarzy kryminologów. A propos. Pan jest lekarzem i kryminologiem. Czy zbadał pan na przykład własną fizjonomię? Jak to spojrzał gości ze zdumieniem. No, po prostu. Czy przyjrzał się pan kiedyś w lustrze własnej twarzy i własnej czaszce i otaksował ją z punktu widzenia pańskiej zachwalanej antropologii kryminalnej? Doktor Karbowski zarumienił się wyraźnie i w pierwszej chwili nic nie odpowiedział. Spojrzał na inspektora, jakby chcąc zbadać, czy pytanie nie było zadane żartem. Widząc jednak poważny wyraz twarzy Bernarda Żbika, opuścił w wzrok. Wie pan, doprawdy zabił mi pan ćwieka. Ja, który zbadałem niezliczoną ilość czaszek, nie przypatrzyłem się dotąd mojej własnej. H.M. Wymienili jeszcze kilka zdań, ale rozmowa już się nie kleiła. Antropolog był skonsternowany i po kwadranę się się pożegnał. W domu nie spojrzał nawet na przygotowany obiad, odprawił służącą pod byle pretekstem i zamknął się w swoim gabinecie. Stanął przed wielkim lustrem. Z szafki wydostał skrzynkę z narzędziami do pomiarów. Po jakichś dwóch godzinach wstał. Wyraz twarzy miał zmieniony. Przez blisko kwadrans siedział w milczeniu przy biurku. Wreszcie sięgnął po pióro i rozpoczął pisać. Drogi panie inspektorze, teraz już rozumiem, dlaczego pan mi kazał zbadać własną czaszkę. Teraz już znam prawdę. Moje spłaszczone kości skroniowe i łód kości policzkowych, grubość włosów i inne dane, jakie zebrałem, wykazują mi jasno, że jestem predestynowanym dusicielem. Ponieważ zaś nie chcę, nie mogę żyć z tym przeświadczeniem, postanowiłem odebrać sobie życie. Skończył pisanie listu i sięgnął po kopertę, aby ją zaadresować, gdy rozległo się pukanie w drzwiach i ukazała się rumiana twarz służącej. Obiad już prawie zupełnie wystygł, panie doktorze. Obiad. Doktor Karbowski wstał zdenerwowany i podszedł do okna. Przed nim roztaczał się ożywiony widok ruchliwej ulicy. Z dala zieleniły się drzewa parku a tu w gabinecie było miło, czysto i przytulnie. Tam zaś, w sąsiednim pokoju, stygł na stole wyśmienity obiad. Obiad. Jak to powiedział inspektor Żbik? Tylko głód jest przyczyną zbrodni. Gwiżdże na antropologię. Ależ ten kochany człowiek ma zupełna rację. Bo gdyby nie, to on, doktor Karbowski, znakomity lekarz, Musiałby z powodu jakiejś tam milimetrowej różnicy w grubości włosów i w budowie czaszki dusić codziennie jednego człowieka. Absurd. Absurd, powtórzył i poszedł na obiad. Od tej chwili pan doktor Karbowski był wyleczony z antropologii kryminalnej. Koniec. Czytał Jacek.